Witajcie. Na początku kwietnia um, Koki Spray, to jest Senior Suggestion Moderator, to jest gościu współpracujący z posbierał pozbierał do kupy co bardziej sensowne pomysły graczy, um, aby zaproponować je bezpośrednio deweloperom i w przyszłości, o ile to będzie możliwe, wszystkie bądź część z nich wprowadzić do gry. W tej chwili na forum Wolfander odbywa się głosowanie, które cieszy się bardzo dużym, dużą popularnością odnośnie właśnie tych proponowanych zmian i o nich dzisiaj Wam trochę opowiem. A dotyczą one absolutnie wszystkiego. Zacznę może od awiacji i nacji niemieckiej, a więc propozycja Messerschmitta 209 Wersji drugiej. To może być bardzo ciekawy samolot. Głosowanie odbywa się na temat tego, w jaki sposób nie tylko ten, ale wszystkie pozostałe pojazdy, które wymienię, mają być wprowadzone, na jakim ratingu mają się znajdować, oraz odnośnie uzbrojenia, co do niektórych również. U Sowietów ma być to i u 40, u Japończyków Ki-74, Chiny to Q. W wersji trzeciej. Bardzo ciekawa maszyna. Zresztą taka, której chyba brakuje w tym drzewku. A mianowicie jest to bombowiec odrzutowy. We Włoszech ma być to Z515. U Francuzów Mirage 4000. Szwedzkie drzewko JA37 w wersji D. I Izrael CM170. Jeżeli chodzi o jednostki naziemne, ma być to w Stanach Zjednoczonych w drzewku amerykańskim M7, M7 medium, czyli czołg średni, który już był, mowa o nim już była, o ile się nie mylę, jakieś 6 lat temu, wraz z szczegółowym opisem tego czołgu, ogólnie cieszył się pomysł wprowadzenia tego pojazdu bardzo dużą popularnością. Dlaczego nie został do tej pory wprowadzony, trudno powiedzieć. Wielka Brytania to FV215B Stage 2. Te pojazdy, będziecie musieli sobie wygooglać, bo gdybym miał je omawiać kolejno, no to troszeczkę by to potrwało. U Japonii Type 91, chińczycy M24 w wersji A1, u Włochów Fiat 6614 i to miała być wersja Firo S6. Francja Panhard M3 VDA, Szwecja to STRV M łamane przez 31 oraz STRV FM łamane przez 31. W drzewku izraelskim M5 Half Track Light Tank, czyli jak sama nazwa mówi, ma być to um, półgąsienicowy ale czołg średni. Dla tych, którzy lubią pływaki, Stany Zjednoczone to USS Benson um, DD421 oraz USS Mayo um, DD422. Sowieckie drzewko miałby wzbogacić projekt 68U1, Class Light Cruiser, czyli um, lekki krążownik um, oraz Zdanow END um, Project 68U2, um, również miał być to, ma być to le lekki krążownik, tak samo um, ma być dodany również Admiral Seniawin. U Japończyków IJN Takao Class Heavy Cruiser, czyli ciężki krążownik Chokai 1941. Nie ma wśród Was wielu fanów helikopterów, ale dla tych, którzy są w Stanach Zjednoczonych, ma dołączyć, czy propozycja jest dołączenia US Scout Helicopter Branch, czyli najprościej mówiąc, drzewko, zaczynając od drzewka amerykańskiego, miałoby do drzewko zostać rozbudowane jako pierwsze i testowe i podzielić miałoby się również na e, tak zwane scouty, czyli te lekkie helikopterki wykorzystywane do e, głównie scoutingu, ale e, oczywiście również uzbrojone, tak więc to nie będzie tak, że tylko te helikoptery, helikoptery miałby latać nad polem bitwy i wyłącznie spotować e, wrogie maszyny. Ciekawostki dla mnie największe pojawiają się właśnie w tym momencie od teraz, czyli mapy oraz misje. Tutaj um, propozycja padła na sezonowe warianty już istniejących map. Myślę, że nikomu tego nie muszę tłumaczyć. Ale byłoby miło, gdyby no, nie wszędzie to się da zrobić. No bo ciężko sobie, na Synaju, na przykład, wyobrazić sobie opady śniegu. Ale Niektóre mapy mogłyby zmieniać się sezonowo. Tutaj nie wiemy dokładnie, jaką pracę musieliby deweloperzy wykonać, aby te zmiany ewentualnie wprowadzić, ale wiele osób uważa, że byłoby to znakomite urozmaicenie tych map, które już mamy. Które są trochę nudnawe, a ze względu na zmieniającą się porę roku, e, również system gry na tych mapach musiałby się zmieniać, czyli ta taktyka e, po prostu na przykład na śniegu przecież jesteśmy bardziej widoczni z powietrza, e, jest mniej liści, trudniej się schować. Tak więc byłoby to naprawdę ciekawe. Matchmaker, Economy and Progression. Tak się nazywa. Kolejna część proponowanych zmian, i tutaj chodzi o coś. Co do tej pory zajmuje niepotrzebnie w mojej opinii, ale sporo czasu graczom, nam wszystkim, którzy dołączamy do gry, a mianowicie ten butter rating, czy skok butter ratingów, tak czy bitef jaki mamy, czyli plus minus jeden, Wchodzimy do gry z reguły, patrzymy jakie pojazdy są po naszej stronie i zastanawiamy się jak nas rzuciło. Gdyby ta zmiana została wprowadzona, nie uważam, aby wymagało to wielu pracy. Wystarczyłoby nacisnąć tabulator, i nad tabelą, na przykład nad tabelą wyników, mielibyśmy wyświetlony przedział baterii na którym się w tym momencie znajdujemy. Problem załatwiony. Wiemy, na czym stoimy i czego mniej więcej możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o Wroga. Interface UI tak się nazywa kolejna kategoria. To jest coś, co mi osobiście sprawiłoby wielką frajdę, bo często zdarza mi się, że wchodząc do bitwy zapominam najprościej mówiąc zrobić setupu, poustawiać sobie pozmieniać jakieś pociski. Czy ewentualnie zamontować te, które dopiero wyekspiłem, chodzi o to, abyśmy mogli już w hangarze ustawiać sobie takie tego typu pierdołki konkretnie. Nie tylko jak do tej pory, na przykład w bitwach pancernych, jest wybór pierwszej amunicji, ale dokładnie ile pestek do każdego pojazdu chcemy zabrać, czy również zbieżność karabinów, jeżeli chodzi o samoloty. Tutaj, oczywiście, okręty i helki. Zresztą, wszystkie pojazdy zawarte w grze mogły, mogły być w ten sposób konfigurowane jeszcze przed rozpoczęciem bitwy. Tak więc, bardzo użyteczny myk, gdyby tylko udało się to wprowadzić. Kolejną proponowaną zmianą jest sam gameplay i tutaj konkretnie chodzi o helikoptery. To wszystko zależy od popularności głosowania na ten temat, a chodzi mianowicie o to, że do tej pory mamy helikoptery, które kiedy obrywają w tylny w swój ogon, na, na, na prostsze mówiąc, i ten ogon często jest oderwany, jeszcze są w stanie wycelować czy utrzymać w celowniku cel, odpalić rakietę no i ten cel zniszczyć, co odbiega znacząco od realizmu. Ja osobiście nie jestem za tym, aby ta gra była blisko realizmu, no bo to ma być na koniec końców gra, a nie tylko przeżycia takie prawdziwe, ale w tym wypadku uważam, że dodanie czegoś takiego, czy najprościej mówiąc odstrzeliwanie helikopterom ogona powodowałoby tak zwany spin, czyli Helikopter lotowałby wokół własnej osi i spadał, ewentualne celowanie z tych rakiet, naprowadzanych, byłoby absolutnie niemożliwe, ewentualnie tylko sprajowanie zwykłą amunicją, tak jak to do tej pory mamy w samolotach, kiedy wpadamy w korkociąg, czy po prostu po zestrzeleniu już opadamy na ziemię. Wtedy jeszcze możemy na ślepo odpalać to, co mamy na pokładzie. Graphical and Sound. Tutaj jest sugestia odnośnie konkretnie języka angielskiego w grze. Dla tych, którzy mają to, mają oryginalne, załogi używają oryginalnego swojego języka. To byłoby dość ciekawe. A chodzi tutaj o to, że do tej pory mamy taki miks angielski. Angielskiego, amerykańskiego i angielskiego, brytyjskiego. Jeżeli chodzi o załogi, chodzi o to, aby rozdzielić te dwie nacje, i aby te dwie nacje, szczególnie chodzi tutaj o Brytoli, aby w końcu mieli swoje, swoje czasami dość śmiesznie brzmiące komendy z tą angielską flegmą, a więc rozdzielenie głosów załóg. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o propozycje. Sam Gaijin również zaproponował pewne zmiany, które już zaczęły być implementowane. Zresztą, jak sprawdzicie logi zmian, te mikroupdates, które do tej pory się pojawiają, wkrótce Gaijin wprowadzi kolejne. Jeżeli będę miał czas, tak, postaram się jeszcze powrzucić to, czego w najbliższym czasie można się spodziewać. Mam nadzieję, że wejdziecie na forum. Ja link zostawię w opisie. Przejrzeć, przejrzycie to, co prawda, jest wszystko w języku angielskim, ale dość, dość czytelne i zrozumiałe. Weźmiecie udział w głosowaniach i w ten sposób wspomożecie sam projekt, aby ta gra była dostępniejsza. Grywalniejsza, przyjemniejsza, no bo to jest w tej grze najważniejsze. Mam nadzieję, że sugestia, której nie zaproponowano, nie zrujnuje całej gry, czyli jak wspominałem w poprzednim odcinku smugi kon kondensacyjne pozostawione przez szczególne bomowce na wysokich pułapach. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Na dzisiaj to wszystko. Bawcie się dobrze. 这ا是